Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tych właśnie pobłyskujących do Was słuchawek od firmy Logitech. Nowy model, bardzo kosztowny model, czyli Logitech G633 Artemis Spectrum. Można powiedzieć, że słuchawki na wypasie, ale jednak cena powala z nóg. Możecie ją sprawdzić w opisie filmu, tam jest link. Dzisiaj zobaczycie te słuchawki dokładnie, poznacie ich funkcje, zobaczycie oprogramowanie, możliwości oraz posłuchamy też mikrofonu i to w kilku wersjach, ponieważ przez mini jacki i przez USB. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, moi drodzy, zaczynajmy recenzję tych naprawdę ciekawych, acz bardzo kosztownych słuchawek od firmy Logitech G633 Artemis Spectrum. Jak widzicie, słuchawki naprawdę spore. Powiem Wam, że dość wygodne, chociaż też swoje mankamenty mają. Jeśli chodzi o parametry, no to pasmo jest takie standardowe od 20 Hz do 20 kHz. Mamy tutaj oporność 39 ohmów oraz czułość 107 dB. 40 mm przetworniki w tych słuchawkach grają naprawdę nieźle. Dźwięk jest mocny, dźwięk jest bogaty, głęboki. Zależy też do czego, jakie podłączymy, ale o tym za chwilę. Natomiast co do przetworników nie mam zarzutu. No w słuchawkach za taką kwotę nie mogłoby być lipy. Słuchawki kompatybilne są z PC-tami, ze smartfonami, a także z Xboxem One, PlayStation 4 i innymi urządzeniami. Posiadają też mikrofon, ale to wszystko za chwilkę. Na początek, moi drodzy, obejrzmy je sobie dokładnie. Zobaczcie, mamy logo serii Gaming na górze. Pałąk jest naprawdę elastyczny, więc to jest ok. Mamy miękką poduchę tutaj. Te nauczniki nam troszeczkę latają tutaj, jak widzicie, swobodnie, bo są ciężkie po prostu. Mamy prowadnice aluminiowe, to jest po prostu czarne, to nie jest plastik, to jest prawdziwe aluminium z regulacją. Bardzo ładnie da się to wyregulować. Co ciekawe, słuchawki wydają się duże, a żebym je założył, posiadając takiej średniej wielkości głowę, to muszę je dość mocno rozciągnąć, ponieważ zobaczcie, nawet jak rozciągnę, to te pady są dość blisko siebie i w ten sposób nam się rozciągają. Niestety przy dłuższym użytkowaniu powoduje to troszkę ucisku, natomiast rekompensują to te pady, ale za chwilkę o tym porozmawiamy. Zobaczcie dalej, mamy takie tworzywo, które wygląda jak metal troszeczkę. Bardzo fajne, chociaż zbiera odciski palców. Następnie mat. Mamy otwierane tutaj to. A po co? Bo tu będzie podświetlenie i można to sobie tutaj po prostu podejrzeć. Ruchomość nauszników, jak widzicie, jest duża. Też otwierają nam się na świat w tą stronę. No i same te wnętrza są naprawdę duże. Jak widzicie, otwory takie wyprofilowane pod kształt ucha. Uszy wchodzą do środka, mają tam naprawdę dobrze. Cyrkulacja powietrza jest dość dobra. Dopiero po naprawdę długim użytkowaniu uszy mogą się w tym troszkę spocić. No i jest tego dużo. Zobaczcie, naprawdę dużo. Dość miękkie i fajnie to wszystko tutaj w praktyce wychodzi. Mamy oznaczenie R tutaj w środku, tutaj mamy L. Wiemy jakie sobie założyć. No zobaczcie, sam ten kształt słuchawek jest taki dość nietypowy, że można by mieć problem, w którą stronę je założyć, czy tak, ale mamy właśnie te podpowiedzi. No i patrzymy dalej, mamy mikrofon właśnie otwierany, tak, jeszcze wysuwany i ta końcówka się wygina, żeby dopasować się tutaj bliżej naszych ust. Mikrofonu praktycznie nie widać, a tą kartkę oczywiście można sobie potem oderwać, to jest takie poglądowe po prostu egzemplarz testowy, więc takie coś ma. Następnie, moi drodzy, na panelu dużo ciekawych rzeczy. Zobaczcie, suwaczek, tu są też diody, jak ktoś jest spostrzegawczy to dojrzy, natomiast suwaczek, powiem o tym za chwilę, mamy dwa tryby, słuchawki mają własny układ dźwiękowy, ale nie tylko. Mamy też przyciski G3, G2, G1. Możemy tutaj albo domyślnie sobie wykorzystać funkcję, albo sobie po prostu je przypisać. Powiedzmy, że mamy trzy tryby equalizera, tryb do słuchania muzyki, tryb do gier zwykły i tryb do gier z 7.1, ponieważ te słuchawki 7.1 też obsługują. To taki przykład, oczywiście można tutaj więcej kombinować. Mamy też wyłącznik mikrofonu i mamy potencjometr, który działa, uwaga, tylko w trybie USB. No i tutaj zobaczcie, magia, słuchawki hybrydowe, port micro USB i port mini jack. Czyli w zestawie długi przewód micro USB, USB, niestety sztywny bym nie powiedział, ale gruby, po prostu grubaśniak, nam to się gdzieś po ziemi tutaj ciągnie, wala, to po prostu ten przewód przeszkadza. Mogło to być zrobione bardziej delikatnie, no ale widocznie taki gruby musiał być. Natomiast jest długi, więc można to sobie też do konsoli podłączyć. Natomiast jest długi, więc to jest jakiś plus. I jeśli podłączymy poprzez ten przewód, mamy kilka zalet, powiedzmy, ponieważ mamy dostęp do dźwięku 7.1, mamy dostęp do konfiguracji, do oprogramowania oraz mamy dostęp do podświetlenia spektrum, które też zobaczycie. Ale to nie wszystko, mamy też już bardzo fajny, taki gamingowy typowo kabelek z mini jackami, niepozłacany jak widzicie, ale jest oplot, jest to miękkie i jakby ten kabel USB też był taki, to bym się cieszył, natomiast jest dla mnie to minusem. I zobaczcie, tutaj już mamy takie rzeczy, mamy potencjometr do regulacji głośności, taki troszeczkę za mały, schowany za bardzo, mamy klips, mamy włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz mamy przycisk do odbierania połączeń, czyli taka rzecz smartfonowa, i mamy też taki przełącznik wybierający mikrofon w słuchawkach lub mikrofon wbudowany. Teraz demonstracji ciąg dalszy, już podpinam przewód USB, zobaczycie o co chodzi z tym podświetleniem. Jest to naprawdę fajne. Ok, przygasimy troszeczkę. I widzicie, że słuchawki już zaczynają ożywać. Zobaczcie, właśnie o to chodzi. Mamy w tej chwili tryb spektrum. Kolory możemy sobie regulować. Zobaczycie to w podświetleniu. Natomiast jak widzicie, jest to bardzo ładnie zsynchronizowane. Nie ma żadnych opóźnień między słuchawką lewą a prawą. Więc efekt jest naprawdę ładny. I to występuje tylko przez USB, ponieważ mini jack nie daje zasilania, więc te diody zwyczajnie nie działają. Jak teraz zdejmiemy klapkę, to możemy właśnie widzieć sobie tą diodę. Nie wiem, czy te klapki jakieś wymienne będzie można kupić, czy coś takiego, żeby mieć inne efekty. W każdym razie klapka jest na magnes. I w tym momencie działa nam to pokrętło na USB i możemy korzystać też z mikrofonu poprzez USB. Dobrze, moi drodzy, kolejna rzecz, zważymy sobie te słuchawki. Jak widzicie, waga wytarowana, pokazuje 0. Teraz wskakują słuchawki Logitecha. I zobaczcie, 337 gramów, więc headset już typowo z tej klasy takich ciężkich headsetów. Natomiast jak powiedziałem, jak na tą wagę, to z komfortem naprawdę nieźle. Po jakimś czasie mogą troszeczkę cisnąć, zależy od wielkości głowy. Trochę mogłyby mieć tutaj więcej luzu, natomiast generalnie jakość materiałów tych obić jest bardzo dobra i tutaj komfort mimo wszystko jest. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl. Warto wejść. Dobrze, bierzemy się za testy mikrofonu. Mam go właśnie tutaj przy ustach. W tej chwili będzie test na mini jackach, na Tascamie DR-05, rejestratorze cyfrowym. Dobrze, odpaliłem w tej chwili nagrywanie i mój głos w tej chwili możecie już słyszeć z właśnie tego mikrofonu słuchawek Logitech G633 Artemis Spectrum. W tej wersji nie ma tutaj żadnego odszumiania, natomiast poprzez USB powinno być inaczej, ponieważ mamy tam już programowe odszumianie tego całego hałasu tła. Jak to wyszło w tej chwili, to macie okazję posłuchać. Myślę, że tej próbki dźwiękowej na chwilę obecną już wystarczy. Przechodzimy do drugiego testu na USB. Dobrze, moi drodzy, czas na drugą część testu, czyli test mikrofonu przez USB. Już włączam program nagrywający na komputerze. No dobrze, i od tej chwili mój głos nagrywa się właśnie przed mikrofon słuchawek Logitech G633 Artemis Spectrum. Tym razem poprzez gruby, długi, plączący się, niestety przeszkadzający na ziemi przewód USB. No ale dzięki temu mamy dostęp do kilku ciekawych opcji, chociażby do otrzymania mikrofonu, do panelu sterowania, oprogramowania, do podświetlenia słuchawek oraz do dźwięku wirtualnego 7.1. Z tego co widziałem na komputerze, poziom dźwięku jest całkiem wysoki, więc jestem naprawdę ciekaw, jak to wyszło w konfrontacji z mikrofonem podłączonym poprzez mini jacka 3,5 mm. No dobrze, wystarczy tej próbki, kończymy, przechodzimy do dalszej części recenzji. Zapraszam. Dobrze, widzimy panel programowy, widzimy sam słuchawki, następnie sekcja G, gdzie możemy programować te trzy przyciski, które są na słuchawkach. Domyślnie są to takie funkcje, jak widzicie. Możemy przypisać inne polecenia, jest tego naprawdę sporo do wyboru. Następnie mamy kontrolę podświetlenia. Zwróćcie uwagę, to co się dzieje na ekranie, to co się dzieje na słuchawkach, to jest w stosunku 1 do 1 w czasie rzeczywistym. Color cycle, zmiana kolorów. Widzicie na ekranie i na słuchawkach dokładnie te same kolory w czasie rzeczywistym, więc wizualizacja jest po prostu świetna. No, jeśli mamy więcej urządzeń z tej serii, na przykład myszkę, klawiaturę, słuchawki, możemy we wszystkich jednocześnie zastosować taki sam efekt. Czyli po prostu jest to połączone. Solid color, pojedynczy kolor oczywiście i podświetlenie niestandardowe. Mamy podział na logo i boki, możemy sobie wyłączyć coś, możemy też coś włączyć, na przykład logo wyłączamy. Nie ma z tym problemu, regulujemy kolor, jasność i tak dalej, i tak dalej. Następnie zaawansowany equalizer. Jak widzicie, mamy tutaj predefiniowane konfiguracje do różnych gatunków gier, chociażby możemy także zarządzać głośnością mikrofonu i innych rzeczy. Następnie mamy panel dźwięku 7.1, włączamy, mamy różne funkcje Dolby Digital, DTS, Headphone, wybór dźwięków. Faktycznie tutaj te dźwięki są bardzo różne. I powiem Wam, że w zależności od gatunku gier naprawdę to robi różnicę. I mamy zakładkę, gdzie możemy chociażby sprawdzić sobie aktualizację oprogramowania. Jest też ARX Control, czyli kontrola przez Androida. Dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie. Słuchawki są fajnie wykonane, są ładne, grają dobrze, mają dużo ciekawych funkcji, ale to wszystko potem zderza się po prostu z ceną, która potrafi spędzić sen z powiek. Powiem Wam, że gdyby te słuchawki były połowę tańsze, no to byłby bardzo atrakcyjny produkt, natomiast w tej cenie niestety tylko nieliczni będą mogli sobie chyba na nie pozwolić. Co nie zmienia faktu, że Logitech przyłożył się tutaj do tematu i słuchawki moim zdaniem są udane, chociaż z drugiej strony, jak widzieliście, co do samego kształtu tego pałąka, słuchawki za mocno ściskają głowę użytkownika, pomimo że mają grube poduchy, to po jakimś czasie potrafią cisnąć, więc ten nacisk na pałąku powinien być troszeczkę mniejszy. Natomiast trzeba przyznać, że są wygodne, grają też dobrze, tak przez USB, jak i przez mini jacka. Mają mikrofon, który sprawdza się nieźle, no i do tego rozbudowane oprogramowanie, tak więc jest czym wybierać. Tak więc produkt ciekawy, biorąc pod uwagę cenę tego produktu, moja ocena idzie o kilka punktów w dół właśnie za to. Niestety nie są to słuchawki na polską kieszeń, pomimo że fajna rzecz dla gadżeciarzy i fanów dźwięku w dobrym wydaniu. W tej recenzji to by było na tyle, za chwilkę jeszcze ocena końcowa. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym, ja będę Wam wdzięczny. Zapraszam także do innych filmów na kanale, jest ich ponad 750. No i pozdrawiam Was, cześć!